Czy masz odwagę powiedzieć żono? I stałem tam, gdzie stało domo. Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy sobie szejka, ale jest mandu maratuja i się zastanawiam, jaki on będzie miał smak. Niestety dostałem papierową słomkę. Ale jaja. Mocno zmrożony, bardzo mocno zmrożony, aż mnie... Ale w smaku... No dobry jest, jest dobry. Waniliowy, zmieszany z mandą. Przez to nie jest taki strasznie słodki. Ci ludzie, jak wsiadają, to też patrzą jak krowy. Zwłaszcza, że dudna krowa wsiada do samochodu dużo bocz. Widzi, że siedzę w samochodzie, więc chyba logiczne, że robię vloga. A więc sobie na nią patrzę, ona jeszcze jebnęła w drzwi. No ale oczywiście, no. A ja tutaj się zajmuję ocenianiem szejka i coś mnie tak denerwuje, no, no nie elegancko. Ua. Wow. Dobre jest. Powiem wam tak. Z zestawu mango maracuja ten shake jest naprawdę dobrze zrobiony. To shake waniliowy, do którego zostało dołożone
są już dołożone polewa mandu maratuja na odlodów. No i zostało to naprawdę bardzo dobrze zmiksowane, więc jest zmiksowane rewelacyjnie, z tego względu, że nie ma rozdziału między konsystencją shake'a waniliowego, a konsystencją tego właśnie mango, że to nie jest oddzielne, tak jak było we wcześniejszej wersji tej właśnie wiśniowej, zeszłorocznej malinowej, było to tak bardziej rozdzielone, tak teraz już rozdzielone nie jest. O Chryste Panie, ludzie to naprawdę... No drama z tymi ludźmi jest. Śmiotki wywalone. Możemy jechać dalej. Ale rozchodzi się dokładnie. No czołowo lupia, no. Co za ludzie, normalnie drama jakaś. No ale wracając do shake'a. Shake bardzo fajny, waniliowy, dobrze zmiksowany, więc ten smak jest naprawdę fajny, że on jest jednolicie zmiksowany, jest ten mango marakuja z konsystencją shake'a, więc macie smak mango nie taki ostry, łagodniejszy, ale rozchodzący się na całą konsystencję shake'a, więc on jest wszędzie ten smak i jest naprawdę wyśmienity. Jest wyśmienity, jest bardzo mocno zmrożony, więc ostrożnie z jedzeniem, bo żeby was nie przymroziło za bardzo. Więc tu naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Ale że już wypróbowałem cały zestaw mango maracuja, bo i lody waniliowe wypróbowałem z polewą mango, i czekoladowe z polewą mango, i ciasto mango maracuja wypróbowałem, i shake'a. Moje miejsce numer jeden zajmuje ciasto mango maracuja, bo jest zajebiste. Jest, smak jest naprawdę wyśmienity, są całe fragmenty mango w środku. Jest cieplutkie i ten mus jest też o smaku mango i to wychodzi rewelacyjnie. Natomiast miejsce numer dwa zajmują lody waniliowe z polewą mango maracuja, ponieważ mają bardzo dobrą, uczciwą konsystencję. Te lody są prawdziwe, nie są oszukane. Więc są naprawdę fajne. Lody waniliowe. Trzecie miejsce, lody czekoladowe z polewą mango maracuja. I czwarte miejsce, shake o smaku mango maracuja. Taka jest moja ocena ekspercka, jeśli chodzi o ekosystem mango maracuja w McDonaldzie. Ten cały właśnie system. Moim zdaniem super fajnie. Super fajnie, warto, dobre i warto popróbować trzeba. Trzeba popróbować koniecznie, bo jest dobre. Jest dobre. Będziemy testowali różne rzeczy i zawsze będę wam mówił moją opinię, co jest dobre, co jest niedobre i co mi bardzo smakowało, co mi mało smakowało. Do tej pory nie umiem przełamać się nad notfishem. No nie potrafię się nad notfishem przełamać. Jakoś te ryby wszystkie mnie nie leżą. No, ja jestem mało rybny. Rybę co najwyżej to w sushi, to tak. Ryba w sushi jest okej. Ale ryba w sushi. A tak inne ryby, no ryby mi nie leżą. No mogę zjeść tą rybę, ale nie będę szczęśliwy po rybie. No naprawdę nie będę szczęśliwy po rybie. Ryba mi nie leży i ogólnie... Niedobra jest ryba i na tymi nordfishami, nordsi i tymi innymi właśnie punktami z rybkami, no to no nie przełamie się, no niestety, sorry, ale jakoś mnie to nie przełamie. Nie da rydy, panie, i trudno, no sorry, no szadę bardzo, ale no... No nie przekona mnie to zupełnie, to nie, zupełnie, ryba to nie dla mnie, ryba to nie, to nie.
ale wracając, polecam Szejka. Szejka właśnie Mandu Maratuja, co zatruwa mi zajęła miejsce. Ty co kobiety chciałbyś zniewolić, pozbawić chciałbyś niewolnej woli. Rządzie biskupie, do was to mówię, wstydzi się was dziś kraj. Nie płaczcie siostry, ducha nie traćcie, uwierzcie w naszą wygraną w walce. Uwierzcie w to, że już niedługo piękniejszy będzie kraj.